Jak pani będzie gotowa, to ruszy kłusem. To ruszy kłusem. Już szyjka w dół okrągła. Tak. Żeby jeszcze tylko to. Ogarniesz zakłusowania, Grand Epix twój. Wewnętrzna łydka, tak. To za... nie rozpędzaj i zagalopuj. Troszkę za bardzo wyskoczyłaś z siodła. Kogo trzeba było bacikiem albo łydeczką? Jeszcze raz. Już opuścić, zaokrąglić, tak? Zaokrąglić. On wie dobrze, co mamy robić. O tak, teraz lepiej. Okrągły. Opuścić mu szyję. Jeszcze, tak. Jeszcze, łepek pod siebie. O tak. I spokojnie ręka wewnętrzna. Jak on się próbuje wybijać, to wtedy ty zadziałaj, a nie bujaj się razem z nim. On się ma do ciebie dostosowywać, nie ty do niego. Kolanko do siodła, prawa nóżka jest gorsza od lewej. Prawą nogę masz słabszą od lewej. Dobrze. Okrągły konik. O właśnie, taki mysio pysio. Dobrze. Tak, o jak ładnie zareagował. I wypchła. Bardzo dobrze. Super reakcja była. Jedziemy dookoła. Tour de place. Wewnętrzna noga go prowadzi. Tak. Ja wiem. Wewnętrzna półparada wokół wewnętrznej nogi musi być. I będzie krótka przekątna i kontra galop. Radzę wam zrobić za pierwszym razem. Prawa półparada, prawa noga prowadzi. Dobrze. Dobrze. Prowadź, prowadź. Zaokrąglić tutaj, poprawić, zaokrąglić. Tak. Dobrze. Koło poskładać do kupy lepiej. Dobrze. Na wprost i dodać. Hop, 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 tak, tak, okrągły, okrągły i skracamy. Tak, tak, a, koło zagalopować jeszcze raz. Pamiętaj, przy skróceniu musisz go objąć łydkami, żeby zad podszedł i żeby nie zderzł. A, nie daj, bladek, stuknij go po dupce. Tak. To go zegnij. To i wewnętrzna łydka. Pomyśl o łopatce do wewnątrz. Łopatka do wewnątrz. Łopatka do wewnątrz. Łopatka do wewnątrz. Tak, i zagalopuj. On mi cały czas wisi. Poruszaj, sprawdź, czy ty nie wisisz. Rozluźnij ręce, rusz lekko wodzami. Tak, i zad popraw. Zwolnij przód. Jak trzeba, to sobie zrób parę przejść stęp kłus. Wygląda lepiej. Pamiętaj, pierwsze co, jak koń ci wisi, sprawdź, czy ty go nie ciągniesz. Bo koń wisi, bo ma na czym.
Jak młotniesz gałąź do powieszenia, to się nie powiesi. Zagalopuj. Oj, tam wsiadłaś w zeszłym tygodniu i wiesz, że potrafi wisieć. Zagalopuj. Wiem, że potrafi wisieć. Tak. Zaokrągli. Ale żeby przestał wisieć, to ty nie możesz wisieć razem z nim, bo jak będzie wisieć, jak on będzie wisiał na twoich rękach, a ty twoje ręce będą wisiały na jego mordzie, to będzie tak wisiały sobie do końca. Dodać. Na wprost. Okrągły. Okrągły. Tak. Przy skróceniu łydka obejmuje. Plecy z tyłu łydka obejmuje. Dobrze. Zaokrąglić. Tak. Tak. I na koło łydki obejmują. Łydki, o tak. Bacik. Pupa. Tak jest. Dobrze. Dobrze, Justynka. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. O. Słucham? Widzę. Zaokrągli go troszkę. Tak. Tak. O to chodzi. Cacykoń. Noga dobrze? Dobrze. I do kłusa. Pry, 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 tak. Dobrze, zad. Nogę zmienić. Tak. Rzuć je z ręki. Nie daj mu ciągnąć. Tak. Dobrze. Wisi, dobra. Jak będziesz gotowa. Tak. Tak. Półparadka. Dobrze. Dobrze. Tak jest. I wypuszczamy powolutku. Nisko ręce. Tak. Dobrze. Już paluszkami szyjkę zaokrąglaj, zaokrąglaj, zaokrąglaj. W dół szyjka, w dół szyjka, w dół szyjka. Tak. O, cacy. Już w dół szyjka zaokrąglona. Tak. Jeszcze raz do góry i w dół. Łydeczką od zadu podnosisz, od zadu podnosisz. Tak jest. Już ruszyć paluszkami tylko tak. Dobrze. I puszczamy. Tak. Tak. Brawo. Brawo. Już cyknij lekko, cyknij wodzami. Cyk, cyk. I pod siebie, tak. Jeszcze troszkę w dół pod siebie, w dół pod siebie, w dół pod siebie, tak. Tak jest, cacy koń. I do stępa. I starcz. Dobrze było.